Powiedz ci dzień dobry. Gdzie dzisiaj jedziemy? Na basen! Na duży basen. A kto z nami jeszcze jedzie? Tata! Tata! Tata też. A jeszcze ktoś? Mama! Mama też jedzie. I kto jeszcze? Mija! Mija! Tak, słuchajcie, dzisiaj jest sobota i to jest w sumie teraz nasza taka jedyny wolny weekend w lutym, bo później wszystkie weekendy mamy zajęte gdzieś tam wyjazdami, więc postanowiliśmy, że pojedziemy sobie niedaleko z tej Warszawy do hotelu. Na basen! Jedziemy ze znajomymi i oczywiście z jej córeczką, z którą chodzicie do przedszkola, tak? Z Miją. Chodzisz z Miją do przedszkola? Tak, ale Gaja i Mija się duży, a Maja jest się mała. Maja jeszcze jest mała. No może już nie jest taka mała, ale jest młodsza niż ty i Mija. To prawda. Także ja w ogóle przed chwileczką wrzuciłam nowego vloga, także mam trochę takie zaległości. Zobacz, ona jest mała. No troszkę jest mała. Ale już nagrywam nowego i mam nadzieję, że tego uda już mi się złożyć dużo szybciej niż poprzedniego. Nie będzie to tydzień czasu. No i co, pakujemy się i jedziemy. Ale idziemy na basen. I na basen jedziemy, tak. Musisz grać w kaci. Nie mogę. Skąd ty wpadłaś na ten pomysł? Ja mówię, po co wy pobiegłyście? Muszę wam pokazać taką moją małą polecajkę, jeżeli chodzi o makijaż. Jak wiecie, ja nie maluję się za często, naprawdę rzadko kiedy mi się to zdarza. Bardzo lubię chodzić bez makijażu. Gacia, to myje zęby w tle, czy to widać? I raz na jakiś czas... Super, kochanie! Bardzo się cieszę, że ma jest. Daj to! Już. Dobrze, to weź. I raz na jakiś czas, jak już chcę się umalować, a chcę mieć coś takiego lżejszego na twarzy, to używam kremu BB i to jest krem BB z NAM. I on jest naprawdę boski. Bardzo, bardzo go lubię. I jest bardzo delikatny, właśnie nie jest taki ciężki na twarzy. A fajnie dosyć kryje. A to rzadko się też zdarza przy właśnie tych kremach BB. Zaraz wam pokażę. Więc tak wyglądam przed nałożeniem. Zaraz wam pokażę po. Okay. Zobaczcie, to jest efekt już po. Właśnie nałożyłam ten krem BB. Delikatnie usta błyszczykiem. Bardzo minimalnie podkreśliłam sobie brwi i jestem już gotowa. Pokażę wam jeszcze, co sobie właśnie spakuję z kosmetyków na taki wyjazd, bo na takim wyjeździe w sumie nie potrzebuję tam nie wiadomo czego, nie będę się jakoś malować, stroić i tak dalej, ale właśnie takie parę produktów, które zabieram na taki chillerski wyjazd, żeby trochę wyglądać jak człowiek. A tu muszę wam pokazać mój taki protip. Oczywiście przepraszam was, ale to już jest naprawdę brudne, bo trochę się ze mną ta torbka wyjeździła. Ja, słuchajcie, na każde wyjazdy pakuję kosmetyki w takiego ziplocka. Te torebki zamykane z suwaczkiem. Kocham pakować te kosmetyki, dlatego że zajmują mi one wtedy bardzo mało miejsca w walizce, no bo najczęściej te kosmetyczki są duże, a to zawsze, wiecie, zobaczcie, łatwiej jest dostosować i gdzieś tam upchnąć w walizce. Także spróbujcie sobie tak pakować. Ja jak zaczęłam tak pakować, to już sobie nie wyobrażam jeździć z kosmetyczką. Może nie wygląda to super ładnie i nie jest to jakaś fancy kosmetyczka, ale za to dobrze się sprawdza. Na taki wyjazd, co pakuję z kosmetyków, no to tak jak wam wspomniałam, krem BB, gąbeczkę, muszę ją jeszcze umyć, bo sobie delikatnie zawsze poprawiam ten krem BB, błyszczyk do brwi,
No i oczywiście do pielęgnacji krem do twarzy. No i to tyle. No, no i oczywiście jeszcze tutaj szczoteczki, szczoteczki dziewczyn, pasta i balsam dla dziewczyn oczywiście. Po basenie zawsze muszę je smarować, bo one mają troszeczkę problem ze skórą, także balsam. No i to wszystko. A kto to przyjechał? Zobaczcie, co tu się dzieje? Co Dada ma za prezenty? Wow. I kotki, zobaczcie. Co? Wow. Gaja! Wow! Ale tata wam prezenty na wyjazd kupił. Gaja, patrz! Wow! Ale macie walizki super! A co dla mamy? Burger? Dla mamy, proszę. Dziękuję. Jedź! Pokażcie się! Wow! Ale walizka! Super, Majcia! Jaki kotek śliczny! A ja oczywiście przed wyjazdem muszę zjeść, więc poprosiłam Roberta, żeby mi przywiózł burgera. O! Nie ma lipy. A co tu jeszcze jest? I fryteczki. Jak wy wyglądacie? Wow! Walizki. Ty masz to. Co jeszcze mam trzymać? Trzy. Ja was trzymam na smyczy. A ty trzymaj to. W końcu nie będziecie uciekały. Dobra, wszyscy gotowi na wycieczkę? Zimno, kurczę, z wody. Może tak wieje. Gotowe jesteście na wycieczkę, dziewczyny? Tak. Nie nazywają. Jak tam Majusia? Dobrze? Słuchaj, dziewczyny, próbki. O! O! Idziemy do hotelu, słuchajcie, niedaleko Warszawy, więc mamy ile jakiś tam... Co byś chciała, Piciu? A, piłkę. Więc mamy... Pół godzinki. W razie co? To ucieknę do domu. Możesz uciekać do domu, jeśli ci nie będzie podobało. Maja, o. Maja wcina grupki. Ślicznie śpiewałaś. Maja jadła, jadła, jadła i o! I zasnęła. Chrupek w ręku. I śpi. Gajcia! A widziałaś, jakie tam są rybki śliczne? Tam, zobacz. No dziewczyny, jak tam na weselnie się pływa? O. Widziałam. Maja. Opa. Już nie chcesz? Już idziemy. Opa. Jest jedna pływaczka, zobaczcie. Hello! Hello pani! Ale ty pływasz super! Ekstra! Nieźle! A tu druga pływaczka. Hello! O, Miusia tutaj pływa. Mam, o, dyrektorka tam. Tata, woź. Maja, pomachaj. Zamiast włosów to suszymy koszulkę, tak? Maja się oblała wodą. Wow! O, jać!
ci jaka sala zabaw, ale jest super. No to możecie, buty zdejmijcie dziewczyny. Co zamawiacie dziewczyny? Pesto? Makaron z pesto? Nie. No tak. Nie. Moja. Takie w najpiękniejsze momenty. Dla dziewczyn makaron. No nie wierzę. A ty znowu burgera? No co? Już dzisiaj jadł naszego jeszcze oczywiście musi w hotelu zjeść. Super. Mamy wszyscy po sałatkach. Uwaga, zobaczcie co tu dziewczyny sobie wymyśliły. Wspinaczka. Chciałam przypomnieć, że jest godzina 22:30. To jeszcze takie zabawy. Kto klika? Kto klika windę? Tak. No. Oj, ty dzień dobry. Idziemy na śniadanko teraz. Tak, kochanie. Teraz przyjedzie. Wyspałeś się? Tak się wyspałam. Tak, sobie, prawda? Trzy agentki. Teraz po śniadanku idą na salę zabaw. Na salę zabaw, go! Dla baby. Będziecie krzyczeć, to was zabaw. Cheers. Po śniadanku ruszyliśmy na salę zabaw. Tutaj jest dziś Gajusia. Gajusia! Pokaż jak zjeżdżasz. Uwaga. No, gdzie jest Gaja? O, hello! Oj, dziewczyny teraz poleciały. Zobaczcie, w tym hotelu jest taka piękna sala zabaw. Naprawdę, uważam chyba, że jedna z najlepszych, jakich widziałam gdzieś tam w hotelach. Jejku, ale dzisiaj jest super pogoda. Idealno właśnie na takie spacerki. A jesteśmy w hotelu, w którym jest taki lasek. Jest gdzie spacerować. Tak, Majcia? Chodź, idziemy szukać dziewczyn. Dziewczyny już gdzieś sobie poszły na spacerek. Zaraz je znajdziemy. No i ogólnie jesteśmy tutaj. Majciu, tam uważaj, dobra? Żebyś nie spadła. No, bo tam można spaść. Jest to, słuchajcie, hotel Narwil. Który jest tak z pół godziny. Wow! Benz? Sorki. Pokaż. O, nic się nie stało. Dobra. Ręce. Wytrzep, tak obtrzep ręce. O tak. I biegnij dalej, zobacz, tam dziewczyny idą. Więc fajnie sobie tak przyjechać na taki weekend i troszkę się zrestować.